To największe w Polsce wydarzenie poświęcone współpracy gospodarczej z krajami azjatyckimi. W białostockiej Operze odbyło się dwudniowe pierwsze forum ekonomiczne. W konferencji biorą udział przedsiębiorcy i dyplomaci z Japonii, Korei Południowej, Chin, Malezji, Tajlandii i Wietnamu. To właśnie tutaj zaczyna się wspólny rynek europejski. Mało tego, Podlaskie położone jest w samym środku Europy na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych między wschodem a zachodem i północą a południem. Niektóre z nich są dopiero w fazie realizacji, jak Via Karpatia czy Rail Baltica. Ale za kilka lat, przekonywali marszałkowie województwa podlaskiego, region stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym Europy. Straciliśmy sporo rynków w Rosji i w Białorusi, dlatego chcemy robić nową propozycję dla krajów azjatyckich. Wcześniej byliśmy z misjami gospodarczymi, ekonomicznymi w Paryżu, w Brukseli, ale też w Londynie. Kontynuujemy tę misję również w przyszłości, będziemy robić to w Izraelu, w krajach Skandynawii, ale upatrujemy duże możliwości na rynkach azjatyckich i stąd też te spotkania, te gospodarcze, pierwsze Podlaskie Forum, na pewno nie ostatnie, będziemy to kontynuować, ponieważ liczymy na dobre kontrakty z biznesem w krajach azjatyckich, mnóstwo zaproszonych gości, ambasadorów, czyli wsparcie państwa i rządów azjatyckich jest. Taka pomoc samorządu województwa, rządu polskiego jest bardzo potrzebna, to jakby ubogaca ich propozycje. Współpraca z krajami azjatyckimi to duże możliwości, mówili uczestnicy forum. Dzisiaj przedsiębiorcy mogą zrobić ten pierwszy krok. Mają okazję rozmawiać z największymi państwami Azji, które jak firma z kraju kwitnącej wiśni już docenia polskich i podlaskich producentów. Dobrym przykładem jest współpraca ze spółdzielnią mleczarską Mlekpol w Grajewie. Reprezentuję japońską firmę inwestycyjną o nazwie Itochu. Działamy w Polsce od jakiegoś czasu, mamy swoje biuro w Warszawie. Zaprosił mnie tutaj mój polski partner, który stwierdził, że dobrze byłoby, gdybym wziął udział jako panelista w tutejszym forum. Przyglądamy się różnym możliwościom prowadzenia biznesu z Japonią. Prowadzimy działalność handlową, ale także chcemy zbadać, jakie są możliwości inwestycji, między innymi w infrastrukturę, ale także handel różnymi towarami. Mlekpol to jest nasz partner, z którym współpracujemy od 10 mniej więcej lat. Doceniamy wysoką jakość produktów, a także darzymy go zaufaniem. Nasi klienci również w Azji, w Japonii chętnie te produkty przyjmują. Między innymi o polityce lokalnej wobec globalnych wyzwań, rewolucji cyfrowej w rolnictwie, wsparciu publicznym dla małych i średnich przedsiębiorców rozmawiano drugiego dnia konferencji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to prawie 6 miliardów euro do rozdysponowania dla polskich firm, które chcą kooperować na rynku krajowym, ale także na rynku zagranicznym. To doskonała okazja do tego, żeby zaprezentować, jakie możliwości konkretne mamy, a mamy ich dużo. Ogłaszamy konkursy. Wczoraj ogłoszony konkurs dla branży meblarskiej, które może uzyskać dofinansowanie do 1 000 000 złotych firma na zakup robota i oprogramowania w branży meblarskiej. Mamy wsparcie już w najbliższym czasie dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Rozpoczynamy konkursy dotyczące największych komponent funduszy europejskich dla nowoczesnej gospodarki. To prawie 2,4 miliarda euro na wsparcie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w firmie. Ale ta innowacja to nie muszą być innowacyjne maszyny, to mogą być innowacyjne produkty, ale także innowacyjny proces usługi. Zachęcamy do tego, żeby współpraca z polskimi uczelniami przedsiębiorców owocowała konkretnymi przedsięwzięciami. Już w styczniu, myślę, że na przełomie stycznia będziemy ogłaszać konkurs właśnie z nowej perspektywy finansowej. Cieszymy się bardzo z tego, że możemy już w najbliższym czasie udzielać dofinansowania dla polskich firm. W ciągu 2 dni forum udział w spotkaniach i rozmowach wzięło ponad 1000 osób. Przygotowano 17 paneli dyskusyjnych. Jeden z nich poświęcony był przemysłowi przyszłości, który jest szansą na zrównoważony rozwój naszej gospodarki. Chodzimy w kolejną rewolucję, tym razem rewolucję sztucznej inteligencji. I tak jak rewolucja przemysłowa w Polsce była obarczona zaborami, rewolucja cyfrowa była obarczona konsekwencjami komunizmu i systemu nakazowo-rozdzielczego w ustroju socjalistycznym. A dzisiaj mamy wolne państwo, w którym możemy sami decydować o tym, jaki będziemy mieli ustrój gospodarczy i czy chcemy uczestniczyć w tym wyścigu, w którym zaczynają brać udział już nawet mocarstwa, czego jesteśmy świadkami, bo dzisiaj wojna tak naprawdę przenosi się w sferę gospodarczą. Państwa zaczynają konkurować, nowym surowcem staje się informacja, cyberbezpieczeństwo staje się największym wyzwaniem i my musimy sprostać tym wszystkim
nowym wyzwaniom, przed jakimi stoi świat. Przemysł przyszłości, czyli przemysł 4.0, to nowoczesny sposób organizacji i myślenia o produkcyjnym biznesie. Jak w praktyce zmienić swoją firmę, wprowadzając do niej użyteczne technologie? Także o tym dyskutowano podczas panelu. Forum jest wydarzeniem doskonałym, fantastycznym. Myślę, że Podlasie absolutnie zasługuje na to wydarzenie i mam nadzieję, że nie będzie to ostatnie, a będzie to tylko otwarcie do kolejnych. Takie fora są potrzebne i zgromadzenie takiej ilości ekspertów i ambasadorów jest wydarzeniem absolutnie topowym. Obecny stan podłączenia do internetu to jest prawie 90% w skali kraju, natomiast same kompetencje posługiwania się tym internetem są dalej na bardzo niskim poziomie. Wobec tego wszystko, co należy zrobić, to absolutnie edukować tak samo dorosłych, jak i dzieci w zaawansowanych technologiach internetowych. Ta kompetencja ekstra na najbliższy czas, którą powinniśmy osiągnąć, to jest na pewno poprawa wiedzy w zakresie cyberbezpieczeństwa. Świat nauki i biznesu doskonale się uzupełniają. Kluczowe dla firm, które chcą się rozwijać, jest korzystanie ze wsparcia naukowców podczas prac nad innowacjami. Dla środowisk akademickich zaś ważnym aspektem jest możliwość zastosowania nauki w realnych warunkach. Nauka potrzebuje pewnych kierunków, pewnego wskazania od biznesu, jakie działania nasze w obszarze naukowym, badawczym mogą być komercjalizowane i czy to ma sens z punktu widzenia ekonomicznego. A więc ta współpraca musi być zacieśniana. Bez tego my możemy oczywiście pracować, możemy szereg działań robić, ale zawsze na początku się pojawia to pytanie, jak dalece mogą z tego korzystać ludzie, jak dalece może z tego korzystać ekonomia czy państwo. To jest świetny wybór, że idziemy w kierunku Azji. To jest to centrum gospodarcze, które staje się najważniejszym chyba obszarem ekonomicznym w tej chwili na świecie. A zatem kierunek dobry, miejsce dobre i mam nadzieję efekty równie dobre. Zmiany technologiczne w firmach, otwarcie na nowe rynki czy realizacja nowych pomysłów biznesowych wymagają finansowania. Podlaski Fundusz Rozwoju jest swoistą alternatywą dla finansowania bankowego, a co więcej, teraz od 1 października uruchomiliśmy pożyczkę z pomocą publiczną, która jest oprocentowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie 3,04%, więc jest to bardzo atrakcyjne oprocentowanie obecnie na rynku. To jest pożyczka na wsparcie i łagodzenie skutków agresji rosyjskiej na Ukrainę. Dotyczy finansowania obrotowego, jak i inwestycyjnego, nakierowanego na łagodzenie tychże skutków. Podlaskie Forum Ekonomiczne wróciło po 3 latach przerwy, ale w zmienionej formule. Tym razem jego celem było wypromowanie regionu za granicą, zaprezentowanie kluczowych branż, możliwości podlaskich uczelni oraz promowanie lokalnych przedsiębiorców i województwa. Wzbudziliśmy duże zainteresowanie. I teraz trzeba pociągnąć ten temat dalej, nie można się poddać. To nie może być wydarzenie same dla siebie, że zrobiliśmy forum, pojawiło się wielu obcokrajowców, zobaczyli nasz region i potem będziemy robić coś innego. Musimy być konsekwentni, owoce będą dopiero za kilka lat, za rok będzie kolejne forum, jeszcze nie wiem, jaki będzie wówczas wybrany region świata. Może warto skupić się dalej na kontynuacji, może trzeba wybrać inne kierunki. Niemniej to jest długi proces, ale najważniejsza jest konsekwencja. Więc tak naprawdę będziemy dużo więcej wiedzieć za jakiś czas. Jeśli się nam nie uda za kilka, to znaczy, że nie byliśmy konsekwentni w tym, co robimy. Wiele podlaskich firm już odnosi sukcesy na rynkach azjatyckich. Na Daleki Wschód sprzedajemy m.in. produkty mleczarskie, produkty mięsne, rozwiązania teleinformatyczne czy specjalistyczne maszyny. My jako Pronar uczestniczymy w kilkudziesięciu różnego rodzaju wydarzeniach typu targi, gdzie prezentujemy swoje maszyny, konferencje poza granicami przeważnie Polski. Więc na pewno to jest jakby nobilitujące dla naszego regionu, że jest coś takiego tutaj u nas. Natomiast pod kątem kontaktów jesteśmy eksporterem, prawda? Więc jakby te rynki, które są tutaj jakby podmiotem tych dyskusji, a więc koreański, japoński, są dla nas rynkami kluczowymi, które mocno się rozwijają w ostatnim czasie i miło jest nam zobaczyć, że jesteśmy firmą rozpoznawalną pomiędzy nie tylko jakby firmami, które się tutaj pojawiają, ale również pomiędzy przedstawicielami placówek dyplomatycznych, jako właśnie jeden ze znaczących eksporterów z Polski.
Podlaskie Forum Ekonomiczne to konferencja międzynarodowa poświęcona rozwojowi Polski Wschodniej oraz współpracy gospodarczej. W naszym województwie skupiono się na relacjach Polski z Azją, bezpieczeństwie ekonomicznym, gospodarce cyfrowej oraz wyzwaniach gospodarczych. W tegorocznym forum wzięli udział przedstawiciele świata biznesu, nauki, politycy, samorządowcy oraz dyplomaci z 8 krajów, między innymi z Korei, Wietnamu, Malezji, Chin i Japonii. Forum zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przy wsparciu Suwalskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ARES. Ścieżka Kurpiowska, Szlak Kurpiowski czy może Kurpiowska Trasa Rowerowa? Oficjalna nazwa nie została jeszcze wybrana, ale w Muzeum Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie zainaugurowany został projekt pod nazwą Budowa Ścieżki Rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Kuzie-Nowogród. W wydarzeniu samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Marek Olbryś. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo rowerzystów, pieszych, którzy chodzą i jeżdżą po drodze wojewódzkiej, nie mając możliwości uniknięcia wielu kolizji, że tak powiem. A ścieżka rowerowa również to propozycja turystyczna. Przede wszystkim, żeby sobie można było w czasie jazdy podziwiać krajobrazy turystyczne naszej Puszczy Kurpiowskiej, bo jest co pokazywać, jest co zwiedzać, a przede wszystkim przedłużenie ścieżki rowerowej z Łomży, z Nowogrodu na Mazowsze. Zadanie obejmuje m.in. budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowę obiektów inżynierskich, zjazdów indywidualnych i publicznych, doposażenie lub budowę oświetlenia, wycinkę drzew i krzewów. Dzięki tej ścieżce zwiększy się bezpieczeństwo i komfort podróżujących nią osób. Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 645 na odcinku Nowogród-Kuzia. Także w ciągu 11 miesięcy ma powstać projekt, który umożliwi nam w przyszłości budowę tego ciągu pieszo-rowerowego. W planach jest także wyeksponowanie budynków pod Zbójną. Jak przyznaje Michał Bajno, zastępca wójta gminy Zbójna, mogłoby to stać się ciekawym miejscem na odpoczynek, ale także zwiększyłoby atrakcyjność trasy. Z drugiej strony Zbójnej znajduje się rezerwat przyrody. To także będzie wymagało właściwego podejścia. W dzisiejszych czasach turystyka i rekreacja rowerowa jest bardzo modna. Szczególnie możemy to nawet zobaczyć na dzisiejszym spotkaniu. Liczę na to, że dzięki tej inwestycji przez teren naszej gminy, gminy Zbójna, wzrośnie ruch turystyczny, ruch rowerowy, a skorzystają również na tym i mieszkańcy mojej gminy. Z inwestycji tej cieszy się także burmistrz Nowogrodu, Grzegorz Palka, gdyż jak wspomniał, Nowogród jest pięknym miejscem, ale brakuje tam infrastruktury. Nowogród uważam i nieskromnie powiem, że jest naprawdę najpiękniejszym miejscem na ziemi. Naprawdę lokalizacja Nowogrodu jest wspaniała, wyjątkowa, brakuje nam infrastruktury. I bezwzględnie infrastruktura właśnie ta, którą byliśmy jakby teraz świadkami jakby w początku, a mianowicie jakby samej intencji realizacji dokumentacji technicznej na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy Nowogrodem a Kuziami. Jest to dodatkowe miejsce, gdzie nasi mieszkańcy mogą i młodzież, która tutaj razem z nami jest, która może bezpiecznie, aktywnie spędzić czas wolny. Uciekną może od telefonu, od komputera, właśnie wyjadą naprawdę na bardzo życzliwą i fajną gminę, jaką jest gmina Zbójna. Na prezentację planów nowej inwestycji przyjechali liczni rowerzyści, zarówno młodsi z miejscowej szkoły podstawowej, jak i nieco starsi z kolneńskiej grupy rowerowej, którzy często przemierzają kurpiowskie szlaki. Ścieżka będzie bezpieczna, komfortowa do jazdy rowerem. No i można będzie objeżdżać Kurpiowszczyznę, bardzo ładny teren, lesisty. Dużo przyrody w tym terenie będzie, no i zapewne będzie dużo rowerzystów, tak myślę, jak ścieżka powstanie do jazdy. Trasa ma powstać w ciągu 11 miesięcy i będzie kosztować około 2,5 miliona złotych.